Decyzja Banku Szwajcarii dla naszej polskiej gospodarki będzie dość umiarkowana. Jeżeli przełożymy nawet ten dość silny wzrost kursu franka na polską konsumpcję, to nawet nie jest 1/10 wzrostu polskiej konsumpcji. Czyli dla przykładu, jeżeli oczekujemy w 2015 roku wzrostu konsumpcji rzędu 3,5 czy 4%, to tutaj nawet jeżeli ten kurs franka miałby się utrzymać na tym poziomie powyżej 4 zł w ciągu całego 2015 roku, będzie to gdzieś około wyhamowanie tej dynamiki wzrostu około 0,1 punktu procentowego PKB. Z punktu widzenia globalnej, polskiej gospodarki jest to dość niewielki ubytek. Ja bym osobiście nie oczekiwał tego, że ten kurs franka będzie utrzymywał się na tym poziomie 4,20 wobec złotego. Wydaje mi się, że na kolejnych posiedzeniach Narodowy Bank Szwajcarii może w dalszym ciągu obniżać stopy procentowe, osłabiając wspólną walutę. Może również, tak jak powiedział prezes Narodowego Banku Szwajcarskiego, dokonywać kolejnych interwencji na rynku walutowym. Pamiętajmy, że to silne umocnienie franka było nieoczekiwane przez szwajcarskich bankierów centralnych. Być może na kolejnych posiedzeniach oni będą dostosowywać swoją politykę monetarną do tej w jakiś sposób niewyważonych narzędzi. Oni zamienili narzędzia, zamienili obronę kursu waluty na głębokie cięcie stóp procentowych i widać, że to cięcie stóp procentowych było niewystarczające. Zatem w sytuacji, gdy ten kurz opadnie, w sytuacji, w momencie, gdy sytuacja się ustabilizuje, oni mogą podejmować kolejne działania zmierzające do osłabienia wartości franka. No bo pamiętajmy, że 20% umocnienie szwajcarskiej waluty oddziałuje w kierunku podobnego spadku konkurencyjności eksportu. Czyli dla przykładu w tym momencie Europejczycy mogą wybierać równie dobre jakościowo niemieckie produkty kosztem tych szwajcarskich. Jeśli nałożymy na to silne osłabienie euro, no bo oczekujemy dalszego luzowania polityki pieniężnej w strefie euro przez Europejski Bank Centralny, tutaj wartość europejskiej waluty może dalej spadać. Jeżeli Narodowy Bank Szwajcarii nic nie zrobi, frank może się dalej umacniać, czyli ta nierównowaga pomiędzy gospodarką Szwajcarii a tym, co się dzieje w strefie euro, może narastać. Wydaje mi się, że Bank Szwajcarii może temu przeciwdziałać.